W poprzednim filmie zacząłem omawiać własności funkcji logarytmicznej i podałem dwa takie podstawowe wzory. Pierwszy z nich to był wzór na logarytm iloczynu, że jak mamy logarytm iloczynu dwóch liczb, to to jest to samo co suma logarytmów tych liczb. A drugi wzór, bardzo podobny do niego, to był wzór na logarytm ilorazu, że jak mamy iloraz dwóch liczb, to logarytm tego ilorazu to jest różnica logarytmów. No a teraz w tym filmie. Podam kolejne własności podstawowe bardzo ważne własności funkcji logarytmicznej. Zacznę od czegoś takiego. Powiedzmy, że mam logarytm z jakiejś liczby, która sama jest potęgą innej liczby. Czyli powiedzmy, że tutaj mamy logarytm na jakiejś podstawie A z liczby powiedzmy B do jakiegoś wykładnika W. W jak wykładnik. To okazuje się, że to jest to samo co W Razy logarytm przy podstawie a z samej tej liczby b. No, ja nie będę w tym filmie tego wzoru dowodził, udowodnię go w jednym z kolejnych filmów. A tutaj tylko pokażę na przykładzie, jak ten wzór działa. Sprawdzimy sobie na pewnym konkretnym przykładzie liczbowym, żeby przećwiczyć stosowanie tego wzoru. No to powiedzmy, że mamy logarytm przy podstawie 2. Z liczby, no nie wiem, 8 do potęgi trzeciej, na przykład. Coś takiego. No to zgodnie z tym wzorem, który tutaj podałem, to powinno być równe 3 razy logarytm o podstawie 2 z 8. Tyle to powinno być równe. No to sprawdźmy. No to co z po prawej stronie, to łatwo obliczyć, dlatego że po prawej stronie mamy 3 razy logarytm o podstawie 2 z 8, a do jakiej potęgi trzeba podnieść 2, żeby to było 8? No do trzeciej, czyli ten logarytm będzie równy po prostu 3. Tak, dlatego, że 2 do potęgi trzeciej to jest 8. Dlatego ten logarytm o podstawie 2 z 8 będzie równy 3. A ile to jest logarytm o podstawie 2 z 8 do trzeciej? Zastanówmy się nad tym. Może ja to tutaj na dole obliczę. Czyli mamy logarytm o stawie 2 z 8 do 3, a 8 do 3 to ile to jest? Że przepiszę, 8 do potęgi 3. 8 do potęgi 3 to jest 8 razy 8 razy 8. 8 razy 8 to jest 64 razy 8. 64 razy 8 to będzie 60 razy 8, to jest 480. 4 razy 8 to jest 32, czyli to będzie 480 plus 32, to jest 512. Czyli to jest równe logarytmowi o podstawie 2 z 512. No ile to jest logarytm o podstawie 2 z 512? Czyli 2 do której potęgi trzeba podnieść, żeby to było 512? No ja akurat wiem, bo znam potęgi dwójki, że 2 do 9 to jest 512. Te potęgi często w zagadniach związanych z informatyką na przykład się spotyka. No, możecie sobie sprawdzić, że 2 do 9 to jest 512. Czyli ten logarytm o podstawie 2 z 512 to będzie po prostu 9. Dlatego, że 2 do 9 to jest 512. Czyli to, co jest po lewej stronie, to jest po prostu równe 9. Ten logarytm jest po prostu równy 9. Więc rzeczywiście 9 to jest to samo co 3 razy 3, więc się zgadza. Sprawdziłem, że w tym konkretnym przypadku ten wzór zachodzi. Oczywiście to nie jest żaden dowód. No ale ja dowód przedstawię w którymś z kolejnych filmów. Tutaj chciałbym tylko wy, wymienić wszystkie te własności, które często się spotykają, i które będą nam się przydawały przy rozwiązywaniu zadań i przykładów. No, a jak można było inaczej to 512 obliczyć? Może taka uwaga na boku. Bo zaczęliśmy od tego, że mieliśmy tutaj 8 do trzeciej. Więc przy okazji sobie to przećwiczymy. 8 to jest to samo co 2 do potęgi trzeciej. To jest 8, no a następnie podnosimy to jeszcze raz do potęgi trzeciej. No, i wiemy, że jak mamy takie zagnieżdżone potęgowanie, że 2 do trzeciej i jeszcze raz do trzeciej, no to trzeba te wykładniki pomnożyć. Czyli to będzie 2 do potęgi 3 razy 3. 3 razy 3. Czyli to będzie to samo co 2 do potęgi 9. 2 do potęgi 9. No więc logarytm o podstawie 2 z 8 do 3 to jest 9. Nawet mogliśmy obliczyć to, nie obliczając tej liczby 512. Po prostu zauważając, że 8 do 3 to jest to samo co 2 do 9. No i oczywiście to nie jest przypadek, że tutaj jest iloczyn 3 razy 3 i tutaj też występuje iloczyn 3 razy 3 tych wykładników. To są tak naprawdę te same wykładniki, te same liczby. No ale właśnie przy okazji dowodzenia tego wzoru ja dokładniej powiem jaka tu jest odpowiedniość, a teraz chciałbym pokazać jeszcze drugi bardzo ważny wzór, nie wiem czy nie najważniejszy. Mianowicie taki. Powiedzmy, że mam logarytm o jakiejś podstawie a z liczby nazwijmy ją b. No i teraz chcę wyrazić ten logarytm przez logarytm o innej podstawie. I okazuje się, że istnieje taki bardzo prosty wzór. On ma postać takiego ilorazu Tutaj w liczniku mam logarytm o podstawie jakiejś nowej, nazwijmy ją C, z tej liczby B. No i muszę to podzielić przez logarytm o podstawie tej nowej podstawie C z tej starej podstawy A. No, i jak zwykle w tych filmach wprowadzających, nie będę na razie dowodził tego wzoru. W którymś z kolejnych filmów dokładnie ten wzór udowodnię. Uzasadnię go, skąd on się bierze. No a tutaj, tylko pokażę na przykładzie, jak on działa, i przy okazji uzasadnię, dlaczego on jest taki ważny i przydatny. No przykład jest taki. Powiedzmy, że ktoś zadaje nam takie zadanie, żebyśmy obliczyli, ile jest równy logarytm o podstawie nie wiem, na przykład 17 z liczby 357. Wartość takiej funkcji mamy obliczyć. No i możemy korzystać z kalkulatora. Mamy kalkulator i możemy to obliczyć za pomocą kalkulatora. No ale najczęściej kalkulatory mają dwa przyciski związane z funkcją logarytmiczną. Lub tylko jeden czasami. No ale co najwyżej dwa zawsze. Mianowicie mają przycisk log i mają przycisk ln. Log to najczęściej oznacza logarytm dziesiętny. Czasami jest nawet napisane wprost, że to jest logarytm dziesiętny. Log LOG10. No, i mają przycisk LN, co oznacza logarytm naturalny, czyli przy podstawie E. E to jest stała Eulera i o logarytmie naturalnym jeszcze powiem więcej w kolejnych filmach. W każdym razie E to nie jest to samo co 17, więc ani jednym przyciskiem, ani drugim nie obliczymy po prostu logarytmu o podstawie 17 z 357. A no, żeby to obliczyć, to przydaje nam się ten wzór do zamiany podstawy logarytmu. No, bo możemy zamienić ten logarytm na iloraz logarytmów o dowolnej innej podstawie, jaką sobie wybierzemy, więc możemy na przykład wybrać 10. Jeżeli kalkulator jest wyposażony w przycisk log, to, to na pewno jest to logarytm dziesiętny, a czasami naturalny. No ale powiedzmy, że nasz logarytm ma przycisk oznaczający logarytm dziesiętny, więc możemy zamienić to na logarytm dziesiętny z liczby 357 podzielone przez. Logarytm dziesiętny, czyli logarytm w podstawie 10 z liczby 17, z tej starej podstawy. No i teraz możemy na naszym kalkulatorze wykonać to obliczenie. Wpiszemy 357, naciśniemy log10, wpiszemy 17, naciśniemy log10 i następnie wystarczy tylko podzielić te dwie liczby przez siebie. Tutaj dostaniemy jakiś wynik, tutaj dostaniemy jakiś wynik, wystarczy je podzielić i obliczymy tę wartość tej liczby. No i widać, dlaczego na kalkulatorze nie ma logarytmów o dowolnych podstawach, no bo wystarczy w zasadzie logarytm tylko o jednej podstawie. Logarytm o dowolnej innej podstawie można wyrazić jako stosunek dwóch logarytmów o tej ustalonej podstawie, np. 10 czy np. Na logarytm naturalny czy o podstawie e. Więc mam nadzieję, że to był przekonujący przykład, a na koniec chciałbym jeszcze zrobić taki jakiś prosty przykład, pozwalający przećwiczyć te wzory. Jeszcze raz, które tutaj podawałem. Powiedzmy, że chcę obliczyć logarytm o podstawie 2 z liczby pierwiastek z 32 podzielone przez pierwiastek z 8. Taki zagnieżony pierwiastek, jeszcze logarytm z tego. No jak się okaże na koniec, to będzie pewna liczba wymierna, którą stosunkowo łatwo jest znaleźć. Wystarczy tylko zastosować te różne własności, o których znamy, no i na przykład zauważyć, że pierwiastek. To jest to samo, co podnoszenie do wykładnika 1, 2. Pierwiastek kwadratowy z jakiejś liczby to jest to samo, co ta liczba podniesiona do wykładnika 1, 2. No, a wiemy z tego filmu, który był na samym początku, że taki wykładnik można wyciągnąć przed logarytm. Czyli to będzie 1, druga razy logarytm o podstawie 2 z tej samej liczby, która była. No dobrze. No a teraz mamy logarytm z ilorazu dwóch liczb. Więc skorzystamy, z tego wzoru na logarytm ilorazu, który był w poprzednim filmie, który pozwoli nam zamienić logarytm z ilorazu na różnicę logarytmów. Czyli będziemy mieli logarytm w podstawie 2 z 32 odjąć logarytm w podstawie 2 z pierwiastka z 8. No dobrze, teraz znowu mamy tutaj pierwiastek, a pierwiastek to jest to samo co może nie będę tego przepisywał. Ile jest logarytm o podstawie 2 z 32? Do jakiej potęgi trzeba podnieść 2, żeby dostać 32? No do potęgi 5, czyli tutaj będzie po prostu 5. Ten logarytm będzie równy 5. A tutaj mamy odjąć logarytm w podstawie 2 z pierwiastka z 8, czyli to jest logarytm w podstawie 2 z 8 do 1 drugiej, tak jak tutaj mieliśmy. Jedną drugą możemy wyciągnąć przed logarytm, czyli to będzie 1 druga razy logarytm o podstawie 2 z 8. No dobrze, czyli 1 druga razy 5, to jest 5 drugich. Odjąć 1 druga razy 1 druga, to jest 1 czwarta. Razy logarytm o podstawie 2 z 8. No ile to jest logarytm o podstawie 2 z 8? Do jakiej potęgi trzeba podnieść 2, żeby dostać 8? No do trzeciej. Czyli ten logarytm jest równy po prostu 3. Czyli mamy... 5 drugich odjąć 3 czwarte, no to można sprowadzić do wspólnego mianownika. To będzie 10 czwartych odjąć 3 czwarte, czyli to jest 7 czwartych. Czyli wartość tego logarytmu, od którego zaczęliśmy, to jest po prostu 7 czwartych. No i jak widać, łatwo to było obliczyć. Przy okazji przećwiczyliśmy przynajmniej niektóre z tych podstawowych własności logarytmu, które poznaliśmy w tych dwóch wprowadzających ten temat filmach.